dobry, Tomasz Chojnowski, Gazeta Wyborcza i gość dnia telewizji Wałbrzych, Roman Szołomej, prezydent Wałbrzycha. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, czy pracownicy likwidowanego WAMAG-u będą mieli spokojniejsze święta? No myślę, że tak i wszystko robimy, żeby tak było. Jestem po dosłownie pół godziny po spotkaniu już trzecim z pracownikami WAMAG-u. Te spotkania organizujemy w ratuszu, przygotowujemy salę na obecność około 60-80 osób i tyle przychodzi. Jest to spotkanie kolejne z udziałem przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a dzisiaj Miejskiego Zarządu Budynków, bo była kwestia czynszów mieszkaniowych, a dzisiaj pojawili się zaproszeni przeze mnie, przez nas pracodawcy i rozpoczęły się pierwsze rozmowy na temat po prostu znalezienia pracy u pracodawców. To był jeden z przedsiębiorców z regionu wałbrzyskiego oraz było przedstawiciele dwóch firm, które są pośrednikami w znalezieniu pracy i w bardzo takich, myślę, że dobrych warunkach, nie chcę powiedzieć komfortowych, bo ta sytuacja jest niekomfortowa. Rozpoczęły się już w ratuszu rozmowy na temat znalezienia pracy. Jednocześnie poprosiłem o informacje bezpośrednio do mnie o ewentualnych potrzebach takich po prostu ludzkich, jak na przykład dzieci, które powinny dostać paczki, a nie będą mogły dostać. Nie mówiąc już o tym, że wypełnione zostały ankiety tych, którzy ze względu na wiek albo specyfikę zawodu mają spodziewane trudności w znalezieniu pracy i wtedy postaramy się, żeby miejskie zakłady komunalne, spółki komunalne były takim miejscem łagodzenia tej całej fatalnej sytuacji. To ma Pan na myśli głównie tych pracowników WAMAG-u, którym zostało kilka miesięcy do osiągnięcia wieku emerytalnego? No na przykład, albo mają 59 lat i jest to na przykład kobieta, która ma ograniczone już jakby umiejętności, ale też i zdrowie, bo pracowała fizycznie i trudno się spodziewać, że ona podoła dynamice pracy w zakładach, w strefie ekonomicznej czy w nowym systemie korporacyjnym. Chcielibyśmy takim osobom, a oni są potrzebni, bo znają miasto, znają te zasady, są mieszkańcami Wałbrzycha. Myślę, że będziemy mogli tym osobom pomóc. Na szczęście nie ma ich aż tak dużo. A z jakimi problemami przyszli do Pana pracownicy WAMAG-u? Poza tym, że no nie ma pracy, tak? Zostali bez pracy, bez pensji. Właśnie, bezpośredni brak środków na święta, na zakupy. Aha. Wystąpiliśmy do właściciela, do firmy Copex o przyspieszenie wypłat tych zaległych, jednomiesięcznych, na szczęście, wynagrodzeń. Analizuje sytuację sąd pod kątem rozpoczęcia procesu upadłości. Wtedy uruchomiłoby to środki z funduszu świadczeń gwarantowanych. Inaczej mówiąc, staramy się pełnić rolę rzeczywistego reprezentanta tej załogi w tym gąszczu przepisów i w tej całej koszmarnej sytuacji, w jakiej 100 rodzin znalazło się przed świętami. Na pewno bardzo chcemy im pomóc, ja bardzo chcę im pomóc i na pewno pomożemy. Na czym ta pomoc będzie polegać? Poza tej pomocy już udzielonej, czyli pomocy w znalezieniu pracy. No, to jest chyba najważniejsze, tak? Dlatego, że nawet jeśli ta praca nie zawsze będzie finansowo satysfakcjonująca, to ja podkreślam, nawet w oparciu o własne, czy mi bliskie doświadczenia, choć nie jestem specjalistą, żeby nie pozostawać bez pracy choćby miesiąc. W tym wieku, w tej sytuacji, bo wtedy powrót do pracy będzie coraz trudniejszy, tak, a jest poczucie pewnego, powiedziałbym, wyizolowania, pewnej porażki, tak, zawodowej będzie coraz bardziej dotkliwe. Nie chcemy, żeby tak było, dlatego te spotkania mają również charakter mobilizujący. Tak? Znaczy ja staram się tym, co mówię, jak rozmawiamy, wspierać ich również po to, żeby się nie załamywali. No, mi też nie jest lekko, ale jak dwie osoby się wzajemnie wspierają, to coś z tego będzie dobrego. Czy pogodził się Pan już z faktem takim, że... Z niczym się jeszcze nie pogodziłem w życiu. Reforma edukacji.
Pogodziłem się w tym sensie, że jest ona przed podpisaniem przez prezydenta. Cóż, no powtarzam... Prezydent zapowiadał, że jest za reformą i raczej ją podpisze. To jest kwestia... Raczej ją podpisze, dni, aczkolwiek tak. Związek Nauczycielstwa Polskiego słyszymy, że się mobilizuje. My oczywiście musimy przygotować się na wariant i przygotowujemy się na wariant wprowadzenia. Wielokrotnie podkreślałem, że uważam, tak jak 99% samorządowców, a może 100%, że nie jest to dobre rozwiązanie dla dzieci, dla samorządów. Ale jeśli to zostanie wprowadzone, to tak jak z wszystkim musimy sobie poradzić. Przygotowujemy się, będziemy pomagać rodzicom, dzieciom i nauczycielom. I przecież ten cały niełatwy, nie tani proces budowania zespołów szkolno-przedszkolnych. Między innymi tak. Temu służy, bo w każdym takim zespole znajduje zatrudnienie kilku nauczycieli, kilku pedagogów. To temu ma również służyć, żeby zmniejszyć tą uciążliwość, którą ta reforma może spowodować dla grona nauczycieli, dla pracowników w ogóle, tak? Ale czy obędzie się to w ogóle bez kłopotów? Myślę, że nie. No myślę, że musimy wszyscy sobie pomagać i wspierać, ale koszty będą pewnie niemałe. A czy z tą reformą edukacji poradzi sobie Wydział Oświaty, który jest w takiej sytuacji, że w tej chwili nie ma ani kierownika, ani zastępcy kierownika? Znaczy, ja muszę powiedzieć, że to trochę jest wynik tego, że część osób zwyczajnie nie wytrzymuje tempa pracy, który narzuciło nam ministerstwo, które ja muszę egzekwować. Część osób po prostu nie wytrzymuje presji. Być może to jest tak, że nie wszyscy są w stanie w takim tempie pracować, w jakim staram się ja pracować i sytuacja wymusza, ale poradzimy sobie, dlatego że jedna z najważniejszych osób, a może najważniejsza, czyli pani doktor Dobrowolska wraca. Trzymamy kciuki jak najszybciej po zwolnieniu chorobowym i będzie po prostu ciągnęła to. A do tego czasu pan prezydent Zygmunt Nowaczyk, który jest bardzo doświadczonym nauczycielem i pedagogiem i związany ze szkolnictwem od kilkudziesięciu lat, i moi współpracownicy, ja również, będziemy musieli to przygotować, wdrożenie tej reformy. A czy już były jakieś symulacje na temat tego, jak będzie wyglądało to przejście nauczycieli z gimnazjów do szkół podstawowych? Pierwsze przymiarki już mamy mniej więcej od miesiąca. W ubiegłym tygodniu odbyło się wyjazdowe spotkanie z dyrektorami szkół, taka robocza narada. Oni już się zapoznali z tymi propozycjami. Nie będzie na szczęście żadnej rewolucji. I mogę to dzisiaj potwierdzić, że nawet jeśli ta reforma wejdzie w życie w takim kształcie, jakim znamy od przedwczorajszego głosowania, to nie będzie żadnych gwałtownych zmian. My tak, na gimnazja szczęście, dopiero w 2019 roku. Myślę, że 2019, może nawet dalej. My na szczęście trochę intuicyjnie, a trochę i racjonalizując to, co mieliśmy, na szczęście się do tego już przygotowaliśmy, bo ta reforma, w sensie zmiana sieci szkół u nas następowała dość wyraźnie w ciągu ostatnich paru lat i ostatnie zmiany nastąpiły w ubiegłym roku, przypominam. I dzisiaj można powiedzieć, że to był rzeczywiście jakieś takie zrządzenie trochę losu, ale też i wyraz mojej determinacji, żeby nie zostawiać spraw na później, tak bym powiedział, bo widać wyraźnie, że życie plecie nam czasami scenariusze bardzo trudne. No wszyscy obawiali się, że gimnazja będą zlikwidowane tak właściwie od 1 września. No to zostało przesunięte w czasie. Ale to inna sytuacja jest w miastach, takich jak Wałbrzych, gdzie jest kilkadziesiąt szkół, a inna w gminie, gdzie jest jedno gimnazjum. To tutaj tego pola manewru wielkiego nie będzie. One będą oczywiście wygaszane, ale fakt pozostaje faktem. Zbliża się koniec roku, jesteśmy na półmetku kadencji. Jak zarządza się miastem obciążonym takimi dużymi długami? No ja mogę powiedzieć, że to doznanie i doświadczenie towarzyszy mi od pierwszego dnia właściwie, kiedy wszedłem do urzędu, bo jak pamiętam, jednym z pierwszych wyzwań, które musieliśmy wspólnie jakoś sprostać, to było to, że
nie mieliśmy szans na kredyt w 2011 roku. I tak jest właściwie permanentnie. Czy miasto jest w ogromnym rozdźwięku między niewiarygodnymi potrzebami, takimi niebudzącymi żadnych wątpliwości, i stanem wpływów finansowych, które odbiegają od tego. Więc ta inżynieria finansowa, ta ciągłe poczucie niedoboru jest moim chyba najbardziej dokuczliwym doświadczeniem na co dzień. Musimy, przepraszam za określenie, lawirować, musimy wyciągać pieniądze zewnętrzne skądkolwiek się da, próbować się wspierać gdzie tylko można i tak ten, przepraszam za określenie, tak ten wózek ciągniemy, a służy to tylko i wyłącznie trwałym zmianom na lepsze, bo chciałbym wyraźnie podkreślić, że koszty bieżące funkcjonowania miasta na szczęście spadają. Koszty administracji spadają, koszty różnego rodzaju usług, takich na przykład jak oświetlenie miasta, są niższe niż były. Koszty energii czy gazu spalanego do ogrzania budynków szkolnych są niższe, ponieważ po prostu termomodernizacja postępuje i tak dalej, więc ale nie da się za darmo zrobić ulicy Wrocławskiej, nie da się wybudować budynków komunalnych za darmo i chciałbym, żeby to trzeba wielokrotnie podkreślać. Odpowiadając wprost, jak się zarządza miastem z długiem, nawet tej wielkości, powiem, niełatwo, no ale trzeba. Jakie jest aktualne zadłużenie? Około 500 milionów złotych. Na szczęście spółki nigdy w naszym mieście nie były zadłużone. One są praktycznie cały czas, mają dodatni bilans i wiem to po kolejnych raportach, więc niektóre miasta mają mniejsze zadłużenie, ale zadłużenie spółek z kolei jest bardzo wysokie. Tak. A jaki będzie przyszły rok dla Wałbrzycha? Co się wydarzy w mieście w dziedzinie inwestycji na przykład? No te inwestycje są zawsze dla mnie... Bo one będą ograniczone przy takim zadłużeniu. Nie, dlatego że my, jeśli już bierzemy jakieś zobowiązania, to tylko po to, żeby pozyskać pieniądze jeszcze większe. I ten wkład własny musi być na plac na Rozdrożu, wkład własny musi być na 3 budynki komunalne, które budujemy, wkład własny musi być na dworzec Szczawienko, który będzie zrobiony, wkład własny musi być na kontynuację przebudowy ulicy Wrocławskiej, wkład własny musi być na termomodernizację szkoły 21, która będzie. Inwestycji jest bardzo dużo i będzie bardzo dużo, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że wszędzie trzeba szukać oszczędności, żeby na ten wkład własny było. Najważniejsza inwestycja obwodnica. No czekamy. Ja mogę powiedzieć, jak państwo... A do końca listopada miała być wstępnie decyzja, tak? Ministerstwo przesunęło do chyba końca grudnia, ale jak państwo możecie bardzo łatwo na stronie internetowej zauważyć, jaki jest mój harmonogram dnia. Jak piszę, że wyjazd do Warszawy, to znaczy wyjazd w sprawie obwodnicy. Chodzę, pukam gdzie można, szukam rzeczników naszych, szukam osób wspierających. No ja trzymam kciuki, byłoby... Kto pomaga, panie prezydencie? Pomagają parlamentarzyści i to mogę powiedzieć, że niezależnie od środowiska politycznego, pomagają... Czyli i PiS, i Platforma Obywatelska tak, angażują się. Tak, pomagają ci, którzy ten proces rozpoczynali, a więc urzędnicy ministerstw, którzy znają ten projekt i wiedzą doskonale, że on jest już tak zapłacony przez ministerstwo, właśnie Skarb Państwa. Właśnie policzył pan już, ile wydano na te wszystkie przygotowania? Myślę, że wydano już z kasy państwowej wydano około 100 milionów złotych, a może nawet 120 na wywłaszczenie, na wyburzenia, na zapłatę odszkodowań, na te prace, które toczyły się w latach 2002-2003, które widzimy, powiedzmy, za szpitalem na Piaskowej Górze. To są wszystko realne, już poniesione koszty, więc można powiedzieć, że byłbym zdziwiony, gdyby nikt nie brał pod uwagę, że wydano 100 milionów złotych i nie dajemy 250 Wałbrzychowi. Ale
Ale czytamy, te 250 milionów zamknie sprawa i będzie... Myślę, że tak. Myślę, że poprzetargowo to powinno tyle mniej więcej wynosić. Panie prezydencie, czy będzie pan kandydował na kolejną kadencję? A umówiliśmy się, że to nie będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy. A to jedno pytanie, bo zmieniły się okoliczności. Na przykład prezydent Wrocławia Rafał Dytkiewicz powiedział, że nie, on już dziękuję, on już nie będzie kandydował. Pańska koleżanka, prezydent Świdnicy Beata Moskal-Soniewska powiedziała, że się zdecyduje jednak. Znaczy, ja myślę, że tak, że to... Decyzja na dziś, jaka to, by to była? To coraz mniej, w moim przypadku nigdy od samego początku nie było moim wyborem najlepszej, najłatwiejszego scenariusza drogi życiowej, jaką można było sobie wyobrazić. Miałem nieco łatwiejszą. Wybrałem tą, bo taka była potrzeba. Co przyniesie przyszłość? Nie wiem, ale to chciałbym, żeby to dobrze zabrzmiało. Ja nie żałuję i nie wylewam tutaj krokodylich łez. To jest wielkie wyzwanie. Każdy, kto będzie chciał, czy ja, czy ktoś inny, nasz Wałbrzych, doprowadzić do takiego obrazu, jaki chcielibyśmy, żeby był, a wiele udało się ostatnio zrobić, będzie miał niesamowicie trudne zadanie, bo ja wiem, jak to wygląda codziennie od 5 lat. I mogę powiedzieć, że nigdy nie przypuszczałem, że to jest tak duże wyzwanie, ale jestem tu, bo tak trzeba. Robię, co mogę najlepiej. Pomagają mi moi współpracownicy i tysiące mieszkańców Wałbrzycha, wspierając mnie. Jeśli ktoś potrafiłby to zrobić lepiej, sprawniej, szybciej, bez pieniędzy, to chętnie powiem, proszę bardzo, rób to. Ale na razie dzisiaj trochę to chyba jest przedwczesne. To jest połowa kadencji. Przede wszystkim powinienem zrealizować to, do czego się zobowiązałem. Parę spraw pan wspomniał. Mówię, zobowiązałem w czasie kampanii 2 lata temu. Ja chcę powiedzieć, może to nie jest dobra okazja na jakieś podsumowanie, ale powiedzieliśmy sobie wspólnie, że będzie stomatolog w szkołach. Jest. Powiedzieliśmy, że będziemy budować mieszkania komunalne. Wybudowaliśmy, budują się następne. Powiedzieliśmy, że będzie skończona Akwa Zdrój i stara kopalnia, działa i się sprawdza. Powiedzieliśmy, że będą drogi, są robione, szkoły remontowane, żłobki. Pytanie jest o obwodnicę oczywiście, ale to już jest, mówiąc językiem, piłeczka po drugiej stronie, takim językiem sportowym i... No ale mówiliśmy też w kampanii o GDK-u, o stadionie na Nowym Mieście, tak, ale... o stacji Centrum. Tak, stacja Centrum będzie budowana, to jest PKP, przypominam, będzie budowana od pierwszych miesięcy przyszłego roku. Mam pisemną deklarację PKP, przełom pierwszego i drugiego kwartału. Że tą inwestycję kwartału zrealizuje, tak? Tak, i będzie realizowana. Co do GDK-u i... A jednocześnie, przepraszam, Centrum A my robimy Centrum Przesiadkowe, tak? Natomiast, i kiedy zakończenie tej inwestycji? Znaczy, myślę, że to jest rok raczej 18 niż 17. Natomiast jeśli chodzi o GDK i o stadion na Nowym Mieście, to mogę powiedzieć, po prostu dokonaliśmy takiego wyboru. Nie starcza na wszystko, bo pojawiły się wyzwania ze szkołami, kolejne na przyszły rok. Pojawiły się potrzeby żłobków, przedszkoli, z czego się oczywiście cieszymy. Wyburzamy więcej budynków niż zakładaliśmy, bo po prostu są w takim stanie, więc budujemy mieszkania komunalne. Jak mam do wyboru stadion drugi albo trzeci już, czy mieszkania komunalne, wybieram mieszkania komunalne i mogę się z tego wytłumaczyć. Jak ktoś mi powie, czy robimy starą kopalnię, ją doposażamy, czy budujemy GDK, to wybieram to pierwsze, bo GDK to jest 100 milionów złotych, a Komisja Europejska powiedziała, tylu pieniędzy naraz nie damy, więc musi poczekać po prostu. Czeka w kolejce. Tak. Ma pan poczucie sukcesu, spełnienia? Nie, myślę, że bardzo się cieszę, jak mieszkańcy doceniają to, że wspólnie udało nam się coś osiągnąć. Powstrzymuję się przed ciętą ripostą, jak ktoś mówi, choć rzadko, że się w Wałbrzychu
nic dobrego nie dzieje. Cieszą mnie deklaracje taksówkarzy, którzy oferują mi darmowe przejazdy, bo oszczędzają na zawieszeniu. I to są takie miłe, czy też takie, bym powiedział, codzienne oznaki tego, że jest gospodarz, jest prezydent, są mieszkańcy, oceniają go. Natomiast tak codzienne wyzwanie i codzienne moje doświadczenie to jest przede wszystkim ciągłe poczucie garbu i ciągłe poczucie przeszłości, które ciąży nad nami, z którą usiłujemy się jakoś uporać. Mówię przeszłości pokopalnianej, szkód górniczych, ekologia, brak pieniędzy. Dzisiaj bezrobocie jest chyba trzykrotnie niższe niż kiedy rozpoczynałem pracę w Wałbrzychu, bo było powyżej chyba 20%, a jest dzisiaj 8%. Natomiast 8% z niewielkim naddatkiem, ale trzeba powiedzieć, że przez wiele lat do kasy miasta od 30% mieszkańców nie wpływały prawie podatki, bo po prostu byli na zasiłku dla bezrobocia, dla bezrobotnych. Miasto, żadne miasto nie wytrzyma kilkunastu lat takiego ćwiczenia zdolności przeżycia. My przetrwaliśmy, musimy nadrobić ten czas, jaki nam jest dany i robimy wszystko, żeby to było jak najszybciej. Jedno życzenie na 2017 rok, żeby się spełniło. Pańskie. Jakbym wypowiedział to życzenie publicznie, to byłoby to niebezpieczne. Natomiast jakbym powiedział, co Wałbrzyszanom życzę i sobie, to wzajemnego wsparcia, determinacji, zdolności pokonywania na co dzień wielu przeciwności, które się pojawiają, i zdrowia dla siebie i wszystkich wokół. Tego i panu życzę. Dziękuję bardzo. Prezydent Wałbrzycha Roman Szałomej był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Tomasz Chojnowski, Gazeta Wyborcza. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.